Pełna współpraca! Zobaczmy to jeszcze raz. Największy wylew w historii. Ekognom. Nie wierzę! Nie! Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj znowu sobie robimy serię typu 1v2. Zagramy sobie na dwa czempiony, konkretnie czempiony jedynki. Zaraz ich dodam w sumie na głosowy. Dobra, ekognom i cichy, przywitajcie się. Dzień dobry. Siema. No, to są te takie dwa noby, których możecie potem wyzywać w komentarzach, ale mają czempiony jedynki, więc to nie moja wina, że tak to teraz wygląda. Ale wam fajne intro zrobiłem, co nie? No i standardowo format, powiem przy was, żeby nie było, że nie mówiłem. Pierwsze dwa mecze to zwykłe jedynki, w sensie jedynki, zwykłe mecze, a trzecie spotkanie będzie Boomer Ball. No i gramy tak jakby, kto wygra dwa mecze, wygrywa całość, ale zobaczymy jak to będzie. Nie no, Eko, co on tutaj wyprawia? Czy on seria będzie miał 480 pingu? Nie, no powiedzcie, że nie. Okej, dobra, gramy. Okej, już mu spadł, czyli to był jakiś visual bug. Mniejsza z tym. Dobrze, że cichy jest nowym i nie trafi już pierwszego uderzenia. Zasadniczo, uprzedzając pytanie, jak trafić na odcinek, na kanale chętni do nagrywki, w sensie teraz no, to nawet nie chętni do nagrywki, tylko chętni nagrywki wspieracze, czyli dla osób, co mają Nitro Boosta, czy coś takiego na serwerze. Cichy ma lagi też? Co się stało? Czekajcie, damy czat na wszystkich. Dobra, najwyżej będzie potem jakaś powtórka. Ja sobie nie jadę do wznowienia, co oni robią? Jakie bumpy dzikie z samych siebie. Zasadniczo też myślę o tym, żeby w przyszłym sezonie, easy brameczka, w przyszłym sezonie zarobić serię 1v2 do Grand Championa. To znaczy, nie wiem, czy udałoby się wbić ostatecznie Grand Championa grając rankedy 1 na 2, ale jest taka szansa i można by to... Nie, no nie wierzę, co ja zrobiłem, zagadałem się, ale dobra, na razie nie idzie źle. Nie no, co za toksiki dwa. Ekognom wyleciał z administracji Discorda tak jak chcieliście. Nigdy tam nie wróci. Ale se wybili, dobra, pajace. Nie trafią, patrzcie na niego. Dobra, trafił jednak, żartowałem. Nie no, trzeba jednak się troszeczkę bardziej skupić. No może nie za bardzo, zróbmy fake kickoffa. Albo niepojechanie po prostu, oni nie będą wiedzieli co się dzieje, zobaczcie na niego. Nie wierzę, że Ekognom chyba ćwiczył niejeżdżenie po wznowienia przeciwnika. Okej. No nie no, mam nadzieję, że zaraz to się odwróci i wygramy. Myślałem, że zrobi fake kickoffa. Wznowienia są najcięższe, właśnie nie wiem, czy jakbym robił tą serię, to co by było ze wznowieniami. Dajcie w ogóle znać, co sądzicie o tej serii, czy chcecie, żeby dalej było kontynuowana? Jeżeli tak, dobra, kij z tym, po prostu możecie zostawić. Okej, mamy czas. O nie, on leci na pełnej, jak Tuchet. Nie wierzę, nikt na rankedzie by na to nie poleciał. Muszę się skupić na rozgrywce chwilowo. Co oni robią? Nie wiem, czego się spodziewać. Próba bumpa! Jak ci oni są zgrani? Nie no, nie możemy przegrać, to będzie wstyd jak cholera. Backboardzik. On to trafił. Nie wierzę, jaką ma formę życia. Trzępy tak nie grają, trzępy w piłkę nie trafiają. Dobra, trzeba chase'ować jednak. Niech sobie uderzy. I lecimy kontratak zaraz. Ale to słabo przyjąłem. Nie wierzę, jeszcze jaki klik, no! Nie zrobiłem misklika. Nie no, wygramy to spotkanie, widzowie, spokojnie. To, że robię miskliki, to nic nie znaczy. Zaraz lecimy, nadrabiamy. Dwa czempiony. Solo dwa czempiony. Nie no, nie powinno być tak źle. Zaraz lecimy, wynik do przodu. Nie wiem, jakie wznowienia zastosować. Czy jeździć, czy nie jeździć? Cichy wywali się? Do Ekognoma. Najgorsze jest to, że faktycznie się jak tak zgrywają. Dobra, polećmy. Dobra, strzelamy brameczkę numer 1. Mam nadzieję, że nie będzie to ostatnia, w sensie numer 1, no. Numer 1 z comebacku, który właśnie się zaczyna. A dla nich to będzie już ostatnia nadzieja. Musimy to ponadrabiać. A do tego potrzebuję jakiegoś większego skupienia. Dobra, mamy tutaj wolnego boosta, co jest bardzo ważne. Okej. Okay. Nie no, full focus leci. Ekognom. Nie wierzę! Nie! Jak by to strzelił? Co to by było? Corderida by na mnie zasadził. Już miałem gacie pełne wszystkiego. Że zostanę sklipowany przez... Nie. O tak! Widzicie, jaki wylew obronił strzał swojego teammate'a. Co tu się dzieje? Tutaj wszystko się może wydarzyć jednak. Ale zwyciężymy ostatecznie za sekundę. Cyk demo. Teraz jesteśmy... Idealny resp. Minuta 50. Nadrobimy.
Nie wierzę, że... Ja się tak bardzo nie spodziewam, że oni to będą trafiali w bramę, a oni to trafiają w bramę. Muszę zaufać w ich umiejętności, bo to się zaraz źle skończy. Nie no... Nie wiem, co się dzieje, no. Okej, okay. Wygramy to zaraz. Dobra, musi wejść, 7-4. Nie przegram tego, ale wstyd. W sensie, no nie jest to wstyd przegrywać grając solo na dwa czempiony, ale na nich przecież to są najgorsze czempiony, jakie dało się znaleźć. Kappa. Nie no, czempiony jedynki po prostu. Chyba. Chociaż jak widzimy tutaj w piku. Spróbowali mnie demować. Tutaj... Nie no, co ziomek robi? Uderzenie bezsensowne. O, wylew? Strzał? Nie wyleją się. Proszę, wejdź! Nic nie wejdzie. Mało czasu na nadrobienie. Gdzie jest ten drugi pajac? Dobra, cicho się wywalił. Fejkujemy. Strzał taki, żeby się wywalili. Nie wywalają się. Cichy leci. Dobra. Przyjęcie póki 1v1. Musimy to strzelić. Zlagowane 50. Strzał. No wylejcie się! Dobra, drugie spotkanie już będzie na pewno nasze. Jedynie nie wiem, czy teraz ten trzeci ma zrobić boomer ballowy, czy zwykły, czy na przykład będzie więcej spotkań. No to szanujmy się. Nie no, przegrywam! 4-8, już nie wygram w tym spotkaniu. Pierwszy mecz przegrany będzie jak nic. Co to jest? Oni pikują totalnie. Nie podoba mi się to. Dobra, to żeby była szansa wygrać w Best of 3 tak bardziej uczciwie, to proponuję, jeżeli w serii będzie na przykład... Jeżeli drugi mecz ja wygram, to będzie jeszcze jeden mecz rozegrany zwykły, standardowy i dopiero potem boomer ball jako taki dodatkowy już po rozstrzygnięciu best of 3. Ten mecz przegrałem, ładnie zagrałem, nie spodziewałem się, prawdę mówiąc, ale dobra, dobra, wbijam do nich na głosowy. Nie no, jak ty jesteś SSL-em czy platyną? No, platyną, ale bo ja widziałem, że mam ping też skakał, to było jakieś odczuwalne, bardzo, czy tylko ten? No ja miałem po 200 pingu i mnie tepało, ale chyba... O, teraz jako... A jak to działa, w sensie... Znaczy, u mnie to jest normalne, nie? Aha. U mnie trochę nienormalne, ale teraz wszystko... Bo ja nie wiem, czy to można... W sensie, czy jak wygram, czy... Kurde. Dobra, to po prostu zagrajmy, ale powiedzmy, jak teraz ja wygram drugi mecz, to trzeci też będzie zwykły i dopiero potem będzie boomer ball jako czwarty dodatkowy. Dobra. Ustalmy w ten sposób. Działało normalnie, ping. Ogółem. Jak ja losowo wyjdę z meczu, to znaczy, że mi ten internet wybuchł. Dobra. Ogólnie z matką się kłóci. Dobra. Okej, okay, dobra, to w każdym razie, jak teraz ja wygram, to trzeci mecz będzie też zwykły i dopiero potem boomer ball, tak żebyście wiedzieli. Teraz musimy zwyciężyć, żeby mieć szansę wygrać cały Best of 3. No to są z tego, co przed chwilą gadałem, takie bardziej visual buggy, które eko ma co chwilę takie mini spadki. Nie strzelajcie, okej. Okay. Muszę się sfokusować w tym meczu na maksa, bo... Nie spodziewałem się, że to będzie aż takie wyzwanie. Chociaż w sumie nie wiedziałem, czego się spodziewać, ale naprawdę grają w miarę solidnie. Okej, to nie jest w bramie. Leci full tryhard. Muszę wygrać to spotkanie, żeby mieć szansę w best of 3. I potem dopiero jako dodatkowy, okej. 1v1 muszę wszystkie strzelać, nie ma co. Lepsza taktyka i wygrywam to na chillku. Tego pierwszego meczu nie było, zapominacie go. Nie pamiętacie o nim. Cichy, podaj mi piłę. Dzięki ci. Jesteś tak dobry jak randomy na jedynkach. Nie! Czemu oni tak ball chase'ują? Jakie to jest denerwujące. Ball chase to jest chyba metoda na granie 1v2. Okej, okay, cichy oddał trochę piłę. Ja wykopię wysoko. Dobra, przyjmijmy do narożnika. Mamy sytuację 1-1, dlatego cicho broni! Aj, liczyłem, że nie da rady. Ekognom uderzy. Kontratak, proszę, musi być kontra. Siedzi czy obroni? Oczywiście, że obroni. Czempiony już czasem coś trafią. Ale naprawdę nie grają źle. Myślę, że będą gorsi. I strzelamy na 2-0. Okej. Okay. Udało się na szybkości. Teraz musimy grać jakoś bezpiecznie, w miarę defensywnie, żeby nie stracić tego wyniku, bo aktualnie jest super. Jest bardzo dobrze. Musimy wygrywać. Wznowienie nam nie pomaga, ale kij z tym. Co oni zrobią? Dobra, beznadziejny strzał. Oddali nam boosta. Ja sobie kopnę tak, żeby go wywaliło. Ekognom się wywali? Dokładnie, 3-0. Okej, okay, ten mecz już mi się bardziej podoba. Pierwszym tam trochę karma mnie dopadła, bo tak jak powiedziałem, nie byłem przekonany do tego, że tak fajnie mogą grać. Teraz już ich traktuję poważniej. Też fajniejszy wynik wychodzi. Okej, okay, uniknął nas, ale to nic.
Na pełnej, nie no, cichacz, szybkościowiec. Strzelił bramę, nie spodziewałem się, że zdążę obrazić. Czemu ja się niczego nie spodziewam? Dobra, muszę zacząć, innymi słowy, lecę na to. Fake kickoff, najgorzej, eko, wywal się. Wywalił się, ale jeszcze oddał mi sam na sam dał. O tak, a ten nie challenge'uje. Ja zepsułem flika na maksa. Co tu się dzieje? Dałem się zdemować. Dobra, jestem pajacem. Jestem pajacem największym. Nie wykorzystałem mojej najlepszej okazji w meczu. Tam nic nie musiałem zrobić, żeby strzelić bramkę. Jeszcze straciłem. To jest to co każdy prosił, a nikt niczego nie dostawał. Dobra. Kradną boosta. To jest niewygodne. Próbuję demować. To też jest niewygodne, ale my jesteśmy lepsi. Idealne demo. Okej. Dobra, musimy to jakoś ogarnąć. Nie dajmy się zdemować przede wszystkim. Jak... Dopóki nie jestem zdemowany, to jest gituwa. Nie demuj mnie, cichy. Nie, no dobra, zdemował mnie. Ale zdążymy się zrespić, także jest super. To będzie mega ryzykowne i to było mega głupie zarazem. Nie! Najgorzej, nie wiem jak się zachowywać. To jest najgorsze, że nie ma się doświadczenia w takich sytuacjach. A oni wystarczy, że mnie przebiją. Okej, fake kickoff. Cichy oddaje mi piłkę i lecę z kontrą. Dobra, eko, uderz to. Idealnie. Nie, czemu on to podbił jeszcze? Nie! Muszę wykorzystywać wszystkie sytuacje, jestem nieskuteczny giga. Dobra, zbierzmy boosta. Nie dajmy się zdemować. Okej. Fliczek. Dobra, 4-3 dla nas, ale serio! Stresuję się, że przegram. Tak być nie powinno. Jakieś dzikie wznowienie. Co oni w ogóle robią? Nie, no i demo! To było tak bardzo randomowe. W sensie to było tak tragiczne podbicie, że już myślałem, że to tyle. Że to tak miało wyglądać. A tu cichy nadleciał. Nie ogarnąłem. My bad totalnie. Najgorzej. Dobra, lecimy na Aeriala. Dobra, nie ogarnął obrony. Idealnie. Musimy latać też w powietrzu, ale na takie sytuacje, jak jest tylko jeden obrońca. Bo wtedy wystarczy ich ograć w pojedynkę i idzie gituwach. Myślałem, że będzie fake kickoff, ale nie było. I strzelamy na 6-4. Dobra, jest coraz lepiej. Musimy to wygrać. Jak przegram to spotkanie, to odinstaluję gierkę. Dobra, nie odinstaluję, ale nie chcę przegrać. Nie wziął piłki na dach. I zrobił najlepsze swoje 50 w życiu, ale to mu nic nie dało. Eko leci do defensywy, nie ma czasu. Cichy, ale oni bolczyzują. Dobrze się ustawiają skubani w dwójkę. To jest to, że są ze sobą zgrani. Ostatnio jak grałem na diamenty, solo na 2 diamenty, to tam totalnie nie było żadnego zgrania pomiędzy graczami, a tutaj już jest odmienna sytuacja. Pełna współpraca! I cały czas latają na klipy jakieś. Valerii freestyle leży. Nie wierzę. Serio, jak opikuje. Ja nie wiem, ja nie wiem czy to jest on, ale to jest takie głupie podejrzenie. Dobra, fake kickoff. Dobra, nie spodziewał się, ale dobrze. Wybijmy to. Musimy wygrać to best of 3. Dobra, cichy oddaję piłę. Ja sobie polecę. Wywalmy to do ziemi, bo to mogło się źle skończyć. 1-1 w best of 3. Ja nie wiem, mam wrażenie, że Kognom strasznie pikuje teraz. W sensie? Bo takie boomery wali z niczego, jakie to jest denerwujące. Ja cały czas, bo wiecie, bo czempiony to zwykle słyną z tego, że mają takie bardzo delikatne uderzenia jeszcze. A tutaj cały czas lecą takie bomby, których się nie spodziewam i to potem wpada. Straszne to jest. Dobra. Trzeci meczek, kto wygra, ten wygra i trudno. Dobra, finał ostateczny. Jeju, ale to jest ważne spotkanie. Jak przegram ten mecz, to już mogę się nie pokazywać na zielni. Już mogę nie nagrywać więcej tej serii, bo jestem skończony. Okej, dobra. W końcu puffer, na jaki czekałem. I do tego beznadziejny pin z mojej strony. A to mogła być brama, jakbym lepiej to rozegrał. Mogłem nagrywać ten odcinek w momencie, jak miałem jakiś... po rozgrzaniu. Jak miałem pikową formę mechaniczną, bo tutaj się w sumie tylko mechaniki liczą, praktycznie w tych meczach. Dobra, musimy to strzelić. Dobra, jest 1-0, idealnie. Muszę doprowadzić do jak największej liczby sytuacji, że jedna z tych osób, cichy albo eko, mnie zchallenge'ują, nie trafią w piłę. Jak będzie 1-1, to już jest super. No, wykończenie 1-1 nie powinno stanowić większego problemu, jaki bump. Niewiarygodne, że mnie tak zblokował Ekognom. Bardzo dobre zagranie z jego strony. Totalnie nie spodziewałem się, że będzie leciał nawet na bloka. Szacun, jak oglądasz. Dobra. Cichaczu. Cichacz mało przytomny. Ale
denerwujący jest ten ball chase. Nie mam przyspieszenia, sobie pozbieram 12, żeby być dalej pod grom. Tu nie zbiorę? Oczywiście, że nie zbiorę. Dawaj, Cognom, wywal się. Tak jest, głupia akcja i teraz cichy jest sam na sam. Ale nie jest sam na sam, bo mi to wyblokuje. I zbierze do ścianki. Nie! Czemu oni to ball chase'ują? Ja muszę być nastawiony, że oni lecą na każdą piłkę. To jest tak bardzo ciężkie, żeby się przyzwyczaić, bo nikt na rankedzie by po to nie leciał, bo to... nieważne. Po prostu muszę brać pod uwagę, że oni latają na... na wszystko. Jeszcze jako ćwiczył fliki. Skupienie, poziom 300. Dobra, idealnie. I demo dostajemy zaraz po tym. Wylali się. Co się stało? Ale karma za to demowanie. Ale karma za to demowanie. Zobaczmy to jeszcze raz. Największy wylew w historii. A, zderzyli się. Ale pięknie. Macie tutaj. What a save nie napiszę tym razem, ale myślę, że zasłużyli. Totalnie, to był największy wylew odcinka. Nawet większy niż moje wylewy. Jeszcze taka karma za to, że bumpowali. I teraz tracą na 3-3. Nie no, cudowne to jest, ale mi humor się poprawił w tym momencie. Tamta akcja była tak bardzo upośledzona. Jest świetnie. Humor gituwa, ale się pięknie zrobiło. I tracę gola po wznowieniu. Nie wierzę. Nawet... dobra, muszę po prostu brać pod uwagę, że już mają w miarę szybkie kick-offy. Zwłaszcza ten Cognom jakieś szybkie robi. I dostaję demo. To też jest takie game changer. Okej, cichy chyba ma gorszą formę z tego, co zaobserwowałem, ale też fliczek mocny. Natomiast polecieli w dwóch... jeszcze się bumpują, żeby się cofnąć szybciej. Co to jest za Alpha Gaming? Ty łap demo, kamracie. Wywal się. Nie, nie wywali się, nigdy. To są najbardziej stabilne czempiony, jakie świat widział. Dobra, uderzę, wywal się. Wywalcie się, proszę, jest, oddanie piłki. Słabo to przyjąłem. Także zmarnowane wszystko, jeszcze tutaj fake i próba demo na mnie. Nie, no to jest nie do wytrzymania. Dobra, cichacz, idealnie. Mamy akcję na Ariala. Akcję, szansę. Ale to nie wyjdzie. Wywal się. Tak jest! Dobrze, 4-4. To jest tak ciężkie do wyczucia, kiedy oni się wywalą, a kiedy zrobią coś dobrego, że to jest hit. To jest chyba taka największa wada grania na tego typu rangi, że nie wiadomo czego się spodziewać. Raszyk. Tutaj jest... to działa lepiej niż fake, bo oni sami nie wiedzą, czy trafią. Nie mają tego zaplanowanego. Muszę to bronić. Wypierdzielaj, cichy. Nie, no i mi strzela! Naprawdę, ja nie wiem, jak Cognom pikuje. Cały odcinek to będę gadał, ale on tak dobrze nie gra w rzeczywistości, przecież... jakby tak grał, to by miał co najmniej SSL-a. Okej, okay. Tak się bawicie, to leci zaraz wyższy poziom. Uderzenie. Wywal się, cichy. Nie! Nie, i to weszło. Przegram to. Ja to czuję, że przegram ten mecz nieboomerballowy. Ciężko się gra. Skubani ćwiczyli całe życie do tego meczu. Dobrze, że... tutaj mam przynajmniej piłeczki. Nie no, zaraz muszę to ugrać. Okej, mam opena prawie. Strzelmy. Mocno i cichy broń. Nie, wywalcie się. Okej. No i demo dostaję. Nie mam życia. Podbijam ledwo. Co tu się dzieje? Chyba rewanżyk jakiś będzie musiał wlecieć na czempiony potem. Okej. Dobra. Okej. Wiedziałem, że będzie challenge'ował. Wejdź! Dobra, 5-6, mamy szansę. Ale oni tak bardzo chase'ują, że to jest niespotykane. Tak bardzo się tego nie spodziewam. Nie wiem, dlaczego się tego nie spodziewam, skoro robią to non-stop. Teraz, żeby leby nie strzelił na szybkiej. Okej, okay, wybita piła. To dobry. Save'ik. Dobra, wywalił się. Jak nigdy. 30 sekund, ale fart, jakby to strzelili, to bym już nie miał szans chyba. Muszę jakiś kontratak dorwać jeden na jednego, sytuację. Nie wierzę. Nie, cały czas latają na te demo mendy. Wywal się, podaj mi piłę. Dobrze. Okej. Okay. Oła. Okej. Okay. This is Rocket League za chwilę. Dajcie mi boosta. Nie! Nie mogę. Dobra, leci boomerball. Przegrałem na tych dwóch pajaców. Najgorzej, dobra. Boomerballu ich muszę zniszczyć. Jest jak coś, widzowie. Nie, nie wchodzę do nich na głosowy. Ich dadzą gotowość. Dawać gotowość, pajace. Siema, Edek. Siema, Edek. Dawajcie. Kogo mogę pozdrowić?
nikogo, wychodzę. Mogą nie robić tego, że trzeci mecz będzie tak czy siak 1v1owy, zwykły, ale tak jest najbardziej uczciwie. Boomer Ball wygrajmy, żeby było 2-2 in total i zrobimy sobie rewanżyk potem. Nie wiem, czy na tych samych graczy, czy na jakoś cichego, ale zrobimy sobie na pewno rewanżyk na inne dwa czempiony w późniejszym terminie, jak będę się lepiej czuł, bo tak być nie może. Nie! Ale oni atakują. To jest niesamowity ball chase, okej. Okay. Nie mogę trafić. Silverem jestem. Po co ja to w ogóle nagrywam? Okej, okay, wystawili mi piłę. Uderzę. Dobra, 1-0. Żałuję teraz, że zrobiłem trzecie spotkanie zwykłe 1v1, ale to jest tak przerąbane, jak oni się tak dogadali, że nie robili double commitów, czyli najczęściej rzeczy czempionów, i mnie demowali co chwilę. Kurde, to było przerąbane na maksa. Pozdrawiam Czaple Majstra. Pozdrowienia będą na końcu odcinka, jedynie im nie powiedziałem o tym. Byłem. Ja też? Ten pisał. Discord rakieta.pl, link w opisie. Report cichy, nie ruszał się. Dobra, Essa, wykorzystujemy bramkę. Możecie potem pod koniec meczu odjąć ten jeden punkt, ale nic im to nie da, bo nie mają szans na Boomer Ballu. Tutaj nie dadzą rady mnie zabierać mi boosta non-stop i demować. Okej. Okay. Dobra, idealnie. Musimy się tak bardzo odbić na tym meczu. 10-0. 10 bramek przewagi i będę zadowolony na te dwa bobki. Dobra, nie będzie 10-0, bo jestem głupi i im oddałem free opena, ale dobra, chwilę się poczułem za mocno, ładujemy na pełnej teraz. Okej. Okay. Mianka. Nie, no i bomba dostałem. Nie, no, już wiem dlaczego. Niech, jak Ekogdom, nie pamiętam, czy ma moderatora na Twitchu, ale już nie będzie miał po tym dzisiejszym dniu. Zdecydowanie. Paruwa na maksa. I tracimy gola za sekundę, co nie? Dokładnie, już wiedziałem. Ekogdom na pełnej. On całe życie, on urodził się w powietrzu, w samolocie. Dobra, skorzystajmy, że mamy ułamek sekundy. Dobra, nie mamy ułamka sekundy, bo nie żyjemy. Dobrze, że Boomer Ball jest ciężki do kopania. I nie będę pierwszy do piły, ale on... Nie no, to jest tak ciężkie. Nie, dlaczego on ciągle na to na demo? Zhejtujcie go w komentarzach, czy... Nie no, żartuję. Ale... Ale no... Chamstwo. Okej. Okay. Cofamy na maksa. Samobój. Mam czas. Wywalcie się? Oczywiście, że się nie wywalam, jeszcze by to strzelili do mnie. Ja jestem pod wrażeniem, że na serio bardzo fajnie latają. Pewnie to dostrzegacie, ale naprawdę jestem pod wrażeniem, że zwłaszcza jak Ekogdom sobie bardzo dobrze radzi w powietrzu. Chyba trenuje faktycznie umiejętności mechaniczne ostatnio. A w ogóle tutaj taka ciekawostka, że odcinek z Ekogdomem na kanale już był z 2 lata temu i to było w ramach serii Deck vs. Widzowie, więc OG widz. Proszę, niech to wejdzie. Dobra, za wysoko jest. I to trafia. Za dobrze mu idzie. Ja nie wiem. Zjadł dobre śniadanie. Okej. Okay. Przyjmujemy. Nie ma czasu. Ball chase'ują. A ja nie trafiam. I tracę gola. Dokładnie w ten sposób. Ale jestem pajacem. Dobrze, że tam jedną bramkę dodali na kickoffie. Nie no. Dobra. On tego nie ma szans, że trafi. To by była przesada. Chyba, że do swojej. To już większa szansa. Nie podbiję piły. Okej, okay, udało się. Może tak trochę naciągane zwycięstwo na Boomer Ballu, ale jest. Ja wyszedłem na jakiegoś tego. No, wyszedłeś na jakiegoś tego, no. Przyznaj się, na kogo wyszedłeś? Na gówno wyszedłem. Na platynę, bo nie zagrałem grogiem. No, no myślę, że to właśnie przez to. Jakie jesteście mędy dwie. Dobra, to w każdym razie to był odcinek. Pewnie się pojawi jakiś rewanż. Nie wiem, czy na tą samą dwójkę, czy na inne czempiony, bo mnie ci zdenerwowali. Ale nie się no, pojawi... To nie to same. Za niedługo pojawi się rewanż na kanale pewnie. Napiszcie, czy chcecie rewanż na tą samą dwójkę? Czy chcecie rewanż na tych samych graczy? Czy chcecie na inne czempiony? Ale na pewno się pojawi. Szkoda, że zmieniłem ten format, że trzeci mecz był zwykłym 1v1, bo Boomer Ball ezy. No i tam żartowałem. Generalnie to pozdrówcie, kogo chcecie. No to ja pozdrawiam. Wszystkich. O, to dobre pozdrowienia. Pozdrawiam wszystkich. Ja pozdrawiam wszystkich. Głównie Czaple, Majstera, Kubiza oraz... Kurego. O, Kurego. Zapomnieliśmy o nim. I Igorka. No. Mojego misiaczka KCKC. Tutaj dobre misiaczki. Widzę, że tutaj zmienianie samochodu strategiczne na zakończenie. Nie, no naprawdę.
Jakie to było ciężkie, jak na 1v1 tak podbieraliście boosty i demowaliście non-stop. To było... W ogóle Echo, Echo, czy ty całe życie na arence ćwiczyłeś fliki, czy o co chodzi? Fliki? Jak ja tylko musty fliką mówię. Nie, nie wiem. To było niesamowite, że tak regularnie fliki ci się dały na tych meczach. Ale jedyny, ja tylko flipowałem do przodu. No właśnie, i to skutecznie. A najgorsze jest to, że nie mogłem tego prejumpować tak jak normalnie na meczach, bo jakbym prejumpował, tobie by nie wyszło, to bym był też w dupie. Kurde, jaki przypał. Nie no, fajnie zagraliście. No, cichy tam gorzej. No, ale to możecie wyzywać cichego. Będzie, jak czempiony 2K21. Co to była za akcja? Ale jakbyś tego Cornerida strzelił na mnie, to bym skończył karierę. Ja... Ojej, ja się spłakałem w duszy. Ja nie wierzę, ja nie... Patrzyłem jak ta piłka leci i myślałem sobie, że to nie może się wydarzyć. Ale jakby wpadł ten Cornerid, to nie wiem, co by się stało. Dobra, mniejsza, bo tutaj widzowie pewnie już słuchają od pół godziny i myślą, dlaczego on jeszcze nie kończy, totalnie nie wyszli. To ja jeszcze powiem na zakończenie, że tutaj oczywiście dziękuję za te fair play rozgrywki. Cichy i Echo. No i dajcie znać, czy chcecie więcej odcinków w tym formacie. Zostawcie suba, zostawcie, nie wiem co, zostawcie te ciastka, które właśnie jecie na stole. No i elo, bez przedłużania. Siemano. Cześć. Nie wierzę, jakie... Kurde, Chasery 2.